Siemacie! Chciałem wam pokazać, jak najlepiej można się wzbogacić na skamieniałych łzach, a potem spróbujemy to opchnąć za dużo więcej. Może nie każdy o tym wie, ale na spotach, jak ktoś dropi, to przeważnie nie podnoszą skamieniałych łez. No i też im nie chce się czytać, co im wypadło, tylko podnoszą sztabki i lecą dalej. Zaraz wam pokażę, jak jakaś łezka się trafi. A tak to powiem wam, że ostatnio w sklepiku natrafiłem na skamieniałą łzę, co naprawdę rzadko się trafia, żeby ktoś wystawił, bo praktycznie nigdzie w sklepach nie można znaleźć. Patrzę, że taka atrakcyjna cena, to biorę. Kupiłem za 150 kk, a opchnąłem za 1 kkk. Dosłownie ledwo co wystawiłem sklepik, to już ktoś kupił. Dlatego pomyślałem sobie, że jak tak szybko zeszło, to postanowię zwiększyć kwotę. Nie podwójnie, a poczwórnie. Także będziemy próbować i zobaczymy. Dlatego oglądajcie do samego końca. Jak widać, łezki nie są aż tak doceniane, jak się może wydawać, bo mało osób je sewa i też trochę osób poluje na nie, bo są takie pożądane, a jest ich naprawdę mało na dzisiejszym rynku. Ale to nie ma co się dziwić, jak ktoś ich wcale nie dropi, tylko mała część graczy. No a tak, co do łez, to lepiej niech ktoś za nas dropi niż my sami. Bo po co się wysilać, jak można polatać sobie za kimś i zbierać łezki. Nawet nie musimy sobie specjalnego dropka robić, tylko normalnie możemy wbić tym pierwszym levelem i tylko spotan na spota przeskakiwać, żeby przeskanować w poszukiwaniu skamieniałych łez. Ja wiem, że nie każdemu się chce od zawalenia tych itemów, aż normalnie można dostać oczopląsu. Takie wpatrywanie się. Ale to chyba tylko nam grozi po dłuższym czasie. A tak to jak najlepiej szukać? No najlepiej to chyba dla ułatwienia szukać wszystko zaczynające się na literkę S, jak SS-man. Niektórzy na spotach, jak coś dropią, to pozostawiają sztabki. To też można polatać sobie i pozbierać, jakby ktoś chciał. No i co, moi drodzy? Znalazłem taki inny sposób na zarobek, bez robienia żadnego dropka, nie tykając żadnego mobka. Jak widać, i takim sposobem można dobrze zarobić na jakieś tam pierdoły. Wystarczy chwilę porozglądać się za łzami i już mamy kasę na zrobienie jakiegoś eku. I to nawet dobrego. Ciekawe, czy taki mój sposób na zarobek wam się przyda. Jak widzicie, coś innego można wzbogacić się dzięki komu. O, tak powiem. Uważam, że to jest w miarę dobry sposób na zarobek. Taki nie tutejszy, ale oryginalny. A teraz się skup i swoje zrób. Jak już sami zauważyliście, trochę mi się posiwiało od naszego ostatniego spotkania na starej Pandorce. No ale cóż, czasu niestety nie oszukasz. No dobra, trochę nazbieraliśmy tych łezek, to teraz będziemy wystawiać sklepik i zobaczymy, jak to się potoczy. No, tu widzimy, za ile wystawiłem oraz pokazuję, ile mam kasy w ekwipunku, żeby nie było. No i ile nam się zwiększy. Paczajta, paczajta, tylko nie uciekajta. Ale jaja, poszło za 4 kkk. 40 minut. Mamy czas jak coś. Wtedy co wystawiłem sklepik, tak czekam, aż ktoś zakupi. I widać w jakim czasie. To nieźle, dlatego takie przerywki robimy. Kupią znowu, to ponownie odpalę nagranie i zobaczymy. No ja cię nie mogę. A tu druga łza w niecałe 30 minut. Ale zarypiście. No dobra, to lecimy dalej. Tym razem sprawdzimy, zwiększając kwotę do 2 kkk za łezkę. Widzimy? Widzimy. Ja pierdyle.
aż spadłem z krzesła. Ja pierdolę. W mordę kopano. No nie wierzę. Czy widzicie to samo co ja? Ja stygnięć. Ja nie mogę. Ale zajebicho. Poszło za szóstkę. Ja pitole. 18 kg wpadło w tak krótkim czasie. No rekord. No ja nie wiem co ja z tą kasą zrobię. Chyba wybuduję sobie nowy dom. Tyle kasy mamy, to nie pójdziemy z tym pogotówkę do mamy. Taki zarobek, ile ogólnie zrobiłem, to nawet na starej panturce w tak krótkim czasie tyle, co teraz nie zrobiłem. Normalnie trzeba to oblać. Bon voyage!